Intel Core i5 kontra AMD Ryzen 5. Odcinek 4347 o tych procesorach. Czas zacząć. Moi drodzy, wracam do Was z dosyć nietypowym porównaniem procesorów, bo zazwyczaj testuję jednostki przy najmocniejszej dostępnej karcie graficznej, na przykład RTX 2080 Ti. Dzisiaj pokażę Wam, jak oba te procesory pracują przy, uwaga, RTX 2060, a więc stwarzam konfigurację za około 3,5 tysiąca złotych w połączeniu z pamięcią operacyjną 16-gigabajtową zegarem 3000 MHz dla platformy AMD i 2600, jeśli chodzi o platformę Intela B360. Myślę, że dla wielu z Was będzie to ciekawy pojedynek tych dwóch jednostek i zobaczymy, która z nich w roku 2020 okaże się ciekawsza. 9400F czy Ryzen 5 1600 wersji AF, którą miałem już okazję testować na kanale X.com. Także co, do dzieła, zobaczmy, jak spisują się one w testach wydajnościowych. Otwierającym testy Shadow of the Tomb Raider lepszą wydajnością popisuje się jednostka Intela. Jej wynik mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie bottleneck GPU. Tak, użycie RTX 2060 przy i5-9400F w miejscu nazywanym przeze mnie procesorowym dobija do blisko 99%. W ostatecznym rozrachunku przewaga Intela nad AMD zamyka się w okolicach 10%. W drugiej części Hitmana rezultat jest bardzo podobny. Drugi test i druga wygrana pada łupem niebieskich. Przewaga bliska 10%. Ryzen zmniejsza dystans w Total War. Mimo że gra robi użytek z wielordzeniowej architektury procesora AMD, to i tak nie udaje mu się zrównać z modelem 9400F. Jest jednak coraz bliżej. PUBG klatkaż na obu jednostkach jest niesłychanie wysoki, ale żeby dobrze oddać sprawę, jedno muszę podkreślić. To kolejna gra, w której triumfatorem jest Intel. Anno 1800? Przypadek szczególny. W poprzednio prezentowanych grach przewaga i5 sięgała 6-7, góra 9%. W Anno to aż 23%. Tytuł ten, jak po raz kolejny się o tym przekonuje, nie służy jednostkom AMD. Więcej o tym powiem w podsumowaniu. Do wyrównanej walki między AMD a Intelem wracamy w Assassin's Creed Odyssey. i5 jest już na wyciągnięcie ręki. Strata Ryzena to już niecałe 5%. Czy znajdziemy tytuł, w którym tańszy procesor zrówna się z droższym? Zobaczmy dalej. Tym tytułem okazuje się Control, choć to nie do końca uczciwe stwierdzenie, bo wymagań względem procesora ta gra specjalnych nie ma. Fakt jest taki, że wynik zarówno na i5, jak i Ryzenie serii 5 jest identyczny. Kolejna wygrana Intela pada w Kingdom Deliverance, gdzie procesor niebieskich, podobnie jak w Shadow of the Tomb Raider, ograniczany jest wydajnością karty graficznej. To pokazuje cały czas wysoki potencjał wydajnościowy sześciordzeniowej jednostki bez HT. Dla wszystkich Ryzenowiczów mam dobrą wiadomość. W Battlefieldzie 5 wasze procesory zachowają wysoką wydajność, co pokazuje Ryzen serii 5. Thank you.
Red Dead Redemption 2 jest ciekawym przypadkiem ze względu na pewną anomalię. Zauważcie proszę, że użycie RTX 2060 przy obu procesorach jest bardzo wysokie i teoretycznie może świadczyć o bottlenecku karty graficznej. Zatem wyniki na obu procesorach powinny być identyczne, ale tak nie jest. To Intel wygrywa pojedynek na Wulkanie o dobrych kilka klatek. Cóż, jak widać, nie zawsze należy sugerować się wyznacznikiem użycia GPU. W Wiedźminie sytuacja wygląda tak jak w poprzednich testach. Z przodu droższy, z tyłu tańszy. A uwaga, jedyną grą, w której AMD udało pokonać się Intela, jest Wolcen. Nowy tytuł Hack and Slash, który cieszy się moim uznaniem, wykazuje lepszą współpracę z jednostkami AMD niż Intela. Takie na koniec miłe zaskoczenie. Ale czekajcie, czy to ostateczne wyniki? Otóż nie. Ryzena można podkręcić, tak samo jak i pamięci, na platformie B450. No i proszę bardzo, to się nazywa darmowe przyspieszenie. 2 godzinki pracy, głównie z pamięciami, i cały nasz setup przyspieszył o ponad 10%. W ten sposób otrzymaliśmy konfigurację zdolną rywalizować, a nawet wygrywać z droższą platformą Intela. To jest ciekawy przypadek. No i w ten sposób dotarliśmy do podsumowania. Jedno nie podlega żadnym dyskusjom. Intel Core i5-9400F jest jednostką o średnio 7% wydajniejszą i 5%, jeśli wyłączymy z tego podsumowania Anno 1800. Od razu uwaga na marginesie, jeśli szukasz komputera do Anno, to twoją jednostką niech będzie ta od Intela. Ale właśnie, czy kwestia wydajności jest nas w stanie przekonać do bezpośredniego zakupu Intel Core i5-9400F. Czy warto mówić o innych kwestiach? Jeśli patrzymy rzeczywiście na ten aspekt wydajnościowy, to nie ulega wątpliwościom, że ta i5 spisuje się lepiej od AMD Ryzen 5600AF. Tylko jest całe mnóstwo jeszcze innych rzeczy, o których de facto nie mówiłem w trakcie tego materiału. Być może we wcześniejszych publikacjach o tym wspominałem, ale podkreślę to raz jeszcze. Kwestia numer 1. Ryzen 5600AF kosztuje niecałe 500 zł. Za Intel Core i5 w tym ujęciu zapłacicie prawie 700. Czyli tę różnicę cenową możecie wykorzystać do zakupu lepszej płyty głównej, mogącej sprostać podkręcaniu Ryzena 5600AF, chociaż akurat ta, którą miałem w teście, zupełnie się nada, by wyposażyć się w lepsze chłodzenie, w lepszą kartę graficzną, w szybszą pamięć operacyjną. Możliwości jest całe mnóstwo, co raz jeszcze będę podkreślał. A więc to jakby już jest podstawą do innego wyboru. Przyszłościowość. To nie ulega żadnym wątpliwościom. Platforma B450 daje naprawdę spore pole do popisu, jeśli chodzi o rozwój całej platformy. Możecie umieścić na niej nawet procesor typu Ryzen 9 nowej generacji serii 3000 i cieszyć się z jego pełni wydajności. W przypadku platformy B365 możliwości są nieco bardziej ograniczone. Co prawda możecie oczywiście umieścić i9-9900K, ale będzie ona pracowała z pamięciami o dość niskim zegarze 2666 MHz i to już niestety ograniczy Wam wydajność w grach komputerowych. Kwestia numer 3. Możliwości OC Ryzena wraz z ewentualną zmianą taktowania i timingu w pamięci operacyjnej. Wykonałem to w dodatkowym teście, by pokazać Wam, jak wydajność Ryzena może rosnąć wraz ze zmianami w platformie. OC o zaledwie 400 MHz,
które podwyższyło zegary do 4 GHz wraz z podniesieniem taktowań pamięci do 3600 MHz pozwoliło mi uzyskać wydajność o nawet 12% wyższą. I to wszystko przy, uwaga, RTX 2060, gdzie na przykład przy Shadow of the Tomb Raider występował bottleneck karty graficznej. To pokazuje, jak ta platforma może ulegać zmianom, jak może zapewniać dodatkowe klatki na sekundę w grach komputerowych i pokonać przy takich nastawach Intel Core i5 9400F, co nie jest bez znaczenia. Kwestia aplikacji była przeze mnie poruszana już w innych materiałach tego typu. Tutaj nie ulega wątpliwościom, który z procesorów jest wydajniejszy. Ze sprawą dodatkowych rdzeni logicznych przewaga Ryzena 5 2600 i 1600AF, bo tak naprawdę te procesory wypadają bardzo podobnie, może sięgać nawet kilkunastu procent. Myślę, że po tej takiej pigułce wiedzy w podsumowaniu wiecie, jaki procesor wybrać, na jaki się zdecydować. Moim zdaniem w tym momencie wiele, wiele przemawia za wyborem Ryzena 5 1600AF, ale to do Was należy ta ostateczna decyzja. Ja w swoich zestawach dalej będę proponował obie jednostki z tego względu, że do niektórych gier i do niektórych zastosowań rzeczywiście lepiej wybrać i piątkę. Tym niemniej w 80% przypadków tym lepszym wyborem ze względu na te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, będzie Ryzen 5 1600AF. Moi drodzy, czekamy na nową generację Intela, czekamy na zmiany rynkowe, czekamy także na uspokojenie się sytuacji ze względu na toczący się wirus. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale na tym kanale, kanale Tech Lipton. Trzymajcie się.